Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj przygotowałem dla was podsumowanie magazynów LEGO Ninjago na rok 2019. Podsumowanie magazynów Ninjago jest to taka tradycja na moim kanale. Pierwsze podsumowanie pojawiło się w roku 2017, drugie w 2018 i przyszła pora na trzecie podsumowanie, które przypada na rok 2019. Nie ma co ukrywać, doszło do znaczącej zmiany. Pragnę jeszcze przypomnieć, że rok 2018 został zakończony z figurką Łowcy Smoków i był to ostatni magazyn wypuszczony przez Media Service Zawada. Od stycznia roku 2019 magazyny są teraz wypuszczane przez wydawnictwo Blue Ocean. Trzeba przyznać, że fenomenalny początek roku 2019. W końcu otrzymaliśmy figurkę młodego mistrzału. Wielki cios dla osób, które zakupiły specjalnie zestaw Dieselnaut, pojazd Łowców Smoków. Tam mamy figurkę właśnie między innymi młodego mistrzału. Drugi numer, podobnie jak pierwszy, zawiera też figurkę z 9 sezonu LEGO Ninjago. Figurka Jaya. Nie miałem tej figurki, dlatego bardzo się cieszę. No, jeśli chodzi w ogóle o komiksy, no to jakość moim zdaniem się nie zmieniła. Są takie same jak te magazyny, te komiksy od wydawnictwa Media Service Zawada. Trzeci numer, też z figurką 9 sezonu LEGO Ninjago. Tym razem antagonistka Heavy Metal albo Wiara, jak kto woli. O, z ciekawą bronią. Kwietniowy numer moim zdaniem zawiera najlepszą zabawkę, prezent, jaki otrzymaliśmy podczas roku 2019. Iron Baron. To... tego się nie spodziewałem. Chyba nikt się nie spodziewał, że takie świetne figurki trafią do magazynu. Przecież Iron Baron jest w dwóch najdroższych, naczelnych zestawach 9 sezonu Ninjago. Zawsze mnie śmieszy fakt, że jak mamy nowy sezon, to zazwyczaj dostajemy zabawki z poprzedniego, starego sezonu Legacy, a figureczka Lloyda z 9 sezonu LEGO Ninjago, ale też nie narzekam, bo wtedy jej jeszcze nie miałem. Szósty numer to jest naprawdę konkret. Otrzymujemy Beznogiego, który składa się z dużej ilości elementów. Elementy ciekawe, więc można sobie go rozebrać na części i gdzieś je później wykorzystać. W lipcu otrzymaliśmy ostatni prezent związany z 9 sezonem LEGO Ninjago. Nie. Tej figurki też nie miałem, dlatego się cieszyłem. Teraz już ją mam, bo wreszcie sobie nadrobiłem zestawy z 9 sezonu. Figureczka bardzo przyjemna, przydatna. 11 sezon zawitał, ja jestem uchachany, ponieważ tworzę armię lodowych samurai, a tutaj takiego otrzymujemy. Ładniutka minifigureczka, niebieska, elementy też ciekawe, torsik, hełm, wszystko co nam potrzebne do szczęścia. Dodam, że magazyny z 11 sezonu pomogły nam pod względem informacji. W końcu w pierwszej kolejności dowiedzieliśmy się z magazynu, kim był Mambo V. Nadeszły czasy mroczne. Mroczne czasy dla minifigurek w magazynach. Otrzymaliśmy Cola. Cola, który pojawił się już w roku 2018. Ten sam strój, tylko inna maska. Lekko został zmodyfikowany jego młot. I to było takie, myślę, że pierwsze smutne zaskoczenie. 10 numer zatarł złe wrażenie po poprzedniku. Otrzymaliśmy płomienną żmiję. Jest to aktualnie nadal moja jedyna płomienna żmija. Nie mam chyba zamiaru rozbudowywać frakcji płomiennej, choć przydałaby się Asfira w kolekcji. Czytałem komentarze i większość z was była zadowolona z tej minifigurki. No nie na długo nacieszyliśmy się dobrymi figurkami. Po płomiennej żmii pojawia się Kai. Kai w stroju z 8 sezonu, a maska z Legacy. Jest to nieudana mieszanka. Magazyn źle przyjęty przez was, jak i podobnie przeze mnie. Przedostatni numer trochę nas pocieszył. W końcu kolejny śnieżny samuraj. Trochę z tym hełmem nie wyszło, mówi się trudno, zawsze można zrobić przeszczep.
Finał zazwyczaj kojarzy się z czymś mocnym, efektownym, zjawiskowym. No to otrzymaliśmy. Zeyna, zgadnijcie, w jakim stroju? Stroju z 8 sezonu i maską z Legacy. Tutaj Shuriken jeszcze uratował honor magazynu, ale tak to... aj, boli mnie nadal. Podsumowując, jest dobrze, mogło być o wiele gorzej, wstęp fenomenalny, zakończenie słabiutki, ale to tylko za sprawą Cola, Kaja, Zeyna. Ogółem otrzymaliśmy całą drużynę ninja, co prawda taka przeplatanka ze strojami. Otrzymaliśmy też dużo antagonistów, ciekawych antagonistów z różnych sezonów. Jeśli chodzi o figureczki, jestem zadowolony. Magazyny troszkę słabną, te komiksy mam takie wrażenie. Ja te komiksy czytam cały czas i mam wrażenie, że trochę słabną. Są też tam błędy od czasu do czasu, ale nie w komiksach, tylko w ciekawostkach, na przykład o naszych bohaterach. I w sumie to tyle, co mam do powiedzenia o magazynie. Jutro będzie podsumowanie roku 2019, takie dosyć ważne podsumowanie. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj otwiera się serwer na Discordzie. Dlaczego się ten serwer otwiera, dowiecie się w poście na społeczności. Jeśli odcineczek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę oraz strzelcie suba na moim kanale. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy macie wszystkie magazyny z LEGO Ninjago. Dziękuję wydawnictwu Blowshin za przysyłanie do mnie tych magazynów. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!